Siemanko, witam serdecznie, z tej strony mówi Baszaj. Na samym początku mam do Ciebie prośbę, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Dzisiejszy film będzie poświęcony Mariuszowi Stępińskiemu, a dokładnie jego biografii, życiorysowi. Prześwietlimy go dokładnie, rentgen od stóp do głów. Będzie to oczywiście biografia na podstawie Wikipedii i biografia na ten czas, na kiedy nagrywam, ponieważ kariera piłkarska może dalej się rozwijać i może zupełnie być w innym miejscu za pół roku, za rok od tego momentu, kiedy to nagrywam. Zacznijmy od tego, że Mariusz Stępiński urodził się w 1995 roku, dokładnie 12 maja w Sieradzu. I występował tutaj przebojem, wdarł się praktycznie do ekstraklasy. Był jednym z najmłodszych tutaj zawodników, który występował w Widzewie, bodajże Łódź, tak? Zaraz wam dokładnie powiem. Ma wzrost 1,83 m, obecnie gra w Chievo Verona, natomiast jest wypożyczony z Nantes, z klubu francuskiego. Jeśli chodzi o karierę juniorską, to od 2009 roku do 2011 występował w Piast Błaszki oraz Pogoń Ekolog z Duńska Wola. Oczywiście jeśli chodzi o zawodnika, to jest on napastnikiem i teraz jeśli chodzi o karierę seniorską, to od 2011 roku do 2013 roku grał w Widzewie Łódź, następnie FC Nürnberg 2013 do 2015. I później 2013 do 2015 FC Nürnberg 2, czyli tutaj rezerwy, tam była taka sytuacja, bo też, że zaraz to pewnie będzie informacja, że występował w trzeciej lidze, tak, niemieckiej, w rezerwach. Dobra, i w 2014 roku do 2015 roku występował w Wiśle Kraków, gdzie był na wypożyczeniu. Od 2015 do 2016 roku Ruch Chorzów, następnie 2016 to jest Nantes i 2017 to jest Chievo Verona na wypożyczeniu. No właśnie, i tu jest taki typowy przykład, tak? Bo z jednej strony zawsze pojawiają się dyskusje, czy zawodnik młody ma od razu jechać za granicę, wykorzystywać swoją okazję, szansę, czy ma zostać w Polsce, ograć się, grać i tak dalej. I tak jak ja mówię też po prostu, są dwie szkoły. Z jednej strony tak, czasami warto się skusić pieniędzmi, tak, młody zawodnik zarobi pieniądze na całe swoje życie, dobre pieniądze, a z drugiej strony, wiecie, jak zostanie na przykład w ekstraklasie w polskiej, będzie podnosił swoje kwalifikacje, to lepiej to wyjdzie, bo trafi do lepszego klubu, a z drugiej strony trzeba się liczyć z tym, że może na przykład złapać kontuzję, tak, nawet przed 20 rokiem życia i co wtedy po prostu? Kto będzie chciał takiego kontuzjowanego zawodnika zatrudnić, tak? Są takie przypadki piłkarzy, którzy zakończyli po prostu na skutek kontuzji swoją karierę i co dalej trzeba żyć, za coś trzeba żyć. Jeśli chodzi o karierę reprezentacyjną, no tutaj jest ładnie. 2009 do 2010 U15, U16, U17, U19, U20, U21 i dorosła senioralna już tutaj reprezentacja od 2013 roku, czyli to jest po prostu typowy zawodnik, który jest przygotowany pod grę w reprezentacji. To, co ma miejsce właśnie w grze w... To, co ma właśnie miejsce w grze w reprezentacji Niemiec, co wiele osób zawsze mówi, no jak Niemcy to zawsze wygrywają, jak to jest po prostu, że piłka niemiecka, czy futbol to taki dziwny sport, gdzie 22 piłkarzy biega, a na końcu wygrywają Niemcy. No właśnie, bo tam ci piłkarze od najmłodszych lat, po pierwsze grają ze sobą, znają się swoich po prostu kolegów z reprezentacji. To jest pierwsza sprawa. Druga kwestia jest taka, że ci piłkarze grają we wszystkich U praktycznie, nie? U15, U19, U21 i później jak przechodzą do tej dorosłej reprezentacji, nie ma dużego przeskoku. Natomiast u nas to trochę jest inaczej, tak? Bo u nas czasami pojawiają się, wiecie, piłkarze, później po prostu gaśnie gdzieś ich ten blask, no i wiecie, dalej nie są powoływani, trzeba mieć tam odpowiednią formę, utrzymywać przez wiele lat, nie? Odpowiedni poziom, żeby grać w reprezentacji. I zaraz wam właśnie tutaj powiem wam dokładnie, gdzie grał tutaj ten piłkarz. Poczekajcie. Dobra, jeśli chodzi o karierę klubową, to Mariusz Stępiński jest wychowankiem Piasta Błaszki. Podczas kariery juniorskiej występował również w Pogoni Ekolog z Duńskiej Woli, a następnie występował w pierwszej drużynie tego klubu w czwartej lidze, gdzie został zauważony przez ówczesnego trenera Widzewa Łódź Radosława Mroczkowskiego. Trenera, który tak naprawdę wyhaczył wiele talentów młodych. W łódzkim klubie zadebiutował w wieku 16 lat, zmieniając w 90 minucie wygranego meczu z Lechem Poznań Piotra Grzelczaka.
Mariusz stał się wówczas najmłodszym zawodnikiem, jaki kiedykolwiek zagrał w meczu Widzewa w Ekstraklasie. Ty, no mówiłem, 16 lat miałem. 16 lat, no to elegancko. Zmieniając w 90 minucie, no ale tak, ale zawsze go po prostu trener wpuścił na te resztki, na tam 1 czy 2 minuty, żeby miał po prostu dopisany debiut już w Ekstraklasie. Młody napastnik stał się też najmłodszym debiutantem spośród wszystkich ligowców w sezonie 2011-2012. W barwach łódzkiego zespołu Stępiński rozegrał 34 oficjalne spotkania w Ekstraklasie, zdobył w nich 5 goli i zaliczył 4 asysty. No i elegancko. Dobra. Natomiast nas pewnie wszystkich będzie interesowała najbardziej kariera reprezentacyjna, więc w 2012 roku wraz z reprezentacją Polski do lat 17 zajął trzecie miejsce na rozgrywanych na Słowenii Mistrzostwach Europy U17 w 2012 roku. W reprezentacji Polski zadebiutował 2 lutego 2013 roku podczas meczu towarzyskiego z Rumunią. Jednak z uwagi na fakt, że zespół rumuński przeprowadził większą liczbę zmian niż dopuszczają te przepisy FIFA, spotkanie zostało przez Światową Federację uznane za nieoficjalne. To też była dobra akcja po prostu, nie? Debiutujesz, a potem się okazuje, że ten mecz jest nieważny, czyli nie masz tego debiutu w tym. To jest dobre. W ogóle takie jeszcze po prostu zdarzają się na przykład jakieś błędy proceduralne, nie? Związane ze zmianami. Jeszcze w klubie to bym się nie dziwił, tak? Ale na szczeblu reprezentacji, no dajcie spokój. Tym, przecież w większości reprezentacji świata pracują byli piłkarze, byli zawodowcy, nie? Przynajmniej tak się powinno wydawać. 6 listopada 2015 roku został powołany na mecze towarzyskie z Islandią i Czechami. W 2016 roku został powołany do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy we Francji. Jednak nie wystąpił w żadnym spotkaniu. No a to, że nie wystąpił, to nie znaczy, że po prostu, wiecie, gorzej grał. I teraz sukcesy. Reprezentacyjne sukcesy to trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy U17 w 2012 roku. Indywidualnie to 11 roku Ekstraklasy w plebiscycie Polskiego Związku Piłkarzy w 2016 roku. To były sukcesy. Dobra, zaraz wam powiem jeszcze tutaj ciekawą rzecz. Jeśli chodzi o Bundesligę, Bandażligę, w czerwcu 2013 roku na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do niemieckiego klubu FC Nürnberg i podpisał z nim 3-letni kontrakt. Piłkarz nie doczekał się jednak debiutu w pierwszej drużynie występującej w Bundeslidze, a występował jedynie w trzecioligowych rezerwach klubu. W Regionallidze rozegrał 26 meczów, w których zdobył 6 bramek. W sierpniu 2014 roku został wypożyczony do Wisły Kraków. Natomiast 28 lipca 2015 roku został zawodnikiem Ruchu Chorzów. 29 sierpnia 2016 roku podpisał 4-letni kontrakt z francuskim klubem FC Nantes. Tam jest biznesmen bodajże, nie? Właścicielem czy tak prezesem, który ma pochodzenie polskie. Były jakieś materiały z tym biznesmenem na Polsat, chyba Sport, w Café Football, wywiady. W Ligue 1, tak, w Ligue 1 zadebiutował 11 września 2016 roku w meczu z FC Metz. Natomiast w następnej kolejce w spotkaniu z Nancy zdobył swojego pierwszego gola w tej lidze. No ja powiem, wybór Ligi Francuskiej to nie był zbyt dobry po prostu pomysł. Oczywiście mówię tu według mojej po prostu opinii, ponieważ to jest Liga Francuska jest bardzo silna, bardzo mocna, tam jest ogromna konkurencja. Mało który piłkarz z polskiej ligi jest w stanie się przebić. Jeszcze w Bundeslidze tak, ale w Lidze Francuskiej bardzo ciężko. 30 sierpnia 2017 roku, czyli w tym roku, kiedy to nagrywam, na zasadzie rocznego wypożyczenia trafił do włoskiego Chievo Verona. 24 września 2017 roku, zmieniając w 83 minucie meczu z Calgary, Manuela Pucciarelego zadebiutował w Serie A, a 10 minut później, podwyższając wynik na 2-0, zdobył swoją pierwszą bramkę w tych rozgrywkach. Tak, no i elegancko. No, także widzimy po prostu, jakie tutaj były. To by było na tyle jest ta notka biograficzna. No i tak jest ona po prostu obszerna, tak? Jak na piłkarza, który ma 22 lata. 95 rocznik, zaraz 23. Czyli widzimy, że najpierw przeszedł z Widzewa do Bundesligi, potem z Bundesligi do Wisły, potem do Ruchu, następnie do klubu francuskiego, a teraz do klubu włoskiego, nie? No i tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi właśnie o biografię Mariusza Stępińskiego. Ja powiem tak, od ciebie po prostu mogę powiedzieć, że kiedyś nagrywałem po prostu taki filmik, mówiłem a propos tutaj piłkarzy i wyborów piłkarzy, jeśli chodzi o kluby. Mało który na przykład piłkarz kieruje się tym, żeby patrzeć po prostu pod względem profilu zawodnika, jaki zawodnik pasuje do jakiej ligi, do jakiego klubu.
bo nie każdy zawodnik tak naprawdę pasuje do klubu, do którego idzie, tak? Wiadomo, że liga angielska jest szybka, dynamiczna, kondycyjna. Liga włoska to jest po prostu spektakl, teatr, dużo fauli, dużo po prostu tutaj zagrań aktorskich, oczywiście w cudzysłowiu. Natomiast liga francuska to jest ogromna konkurencja, tam jest po prostu, wiecie, trening, kto jest najlepszy na treningu, ten jest wystawiany. Według mnie, jaka jest moja po prostu tutaj ocena, to Mariusz Stępiński powinien uderzać do ligi hiszpańskiej albo portugalskiej. To jest jego miejsce według mnie i tam by się najlepiej po prostu czuł, tam by się najlepiej odnalazł. Ta liga hiszpańska po prostu na pewno by mu służyła, ponieważ nie jest to ta liga nastawiona na kondycję, na po prostu na, wiecie, na bieganie wzdłuż i wszerz boiska. Dużo jest tam po prostu połączenie techniki, a tutaj Mariusz Stępiński bardzo dobrze po prostu panuje nad piłką, bardzo dobry ma balans ciała, dribbling, technika, więc według mnie, patrząc pod względem profilu zawodnika, profilu psychologicznego, też po prostu profilu zawodowego, sportowego, to bardziej po prostu podchodziłaby mu tutaj liga hiszpańska, portugalska ewentualnie, nawet zespoły po prostu z gorszej tutaj półki w tej lidze hiszpańskiej czy portugalskiej, ale na pewno jest to liga hiszpańska, liga portugalska. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie na ten temat, co myślicie na ten temat, czy rzeczywiście taki wybór by był dobry, bo tak naprawdę trzeba pamiętać, że w lidze francuskiej jest ogromna konkurencja, trudno jest się przebić tam, natomiast w lidze, ewentualnie po prostu tutaj też mu na przykład Mateusz Borek i goście w Cafe Football mówili, że dobrym wyborem dla na przykład Mariusza Stępieskiego byłaby liga holenderska, tak na przykład odbudowałby się tak tutaj Arek Milik, tak, który też po prostu po tym jak pojechał z Górnika do Bundesligi grzał praktycznie przez pierwszy rok ławę, no zarobił na pewno dobre pieniądze, ale grzał po prostu ławkę, dopiero później się odbudował tak naprawdę w Ajaxie. Natomiast ja myślę, że tak naprawdę Stępiński jest jeszcze innym zawodnikiem, jeszcze innym po prostu typem człowieka niż Milik. Dla niego według mnie jest najlepsza liga hiszpańska, portugalska, ale to jest moja opinia, moja ocena. Także to co mówiłem kiedyś w filmiku, że to jest pierwsza sprawa, to jest to, czy wyjeżdżać, jak jest zawodnik młody za granicę, a druga kwestia to jest taka po prostu, że zawodnicy w ogóle nie biorą pod uwagę profilu po prostu klubu, do którego jadą, tak? Charakterystyki ligi, charakterystyki tego klubu, tak? No to jak oni, piłkarze, nie biorą pod uwagę, no to potem się trzeba liczyć, tak, że to są problemy, tak? No też może być problem później z tym, że piłkarz, który jedzie tak do Niemiec, potem jedzie do Francji, do Włoch, no wszędzie trzeba po prostu znać ten język, uczyć się tego języka. Ja nie mówię, że ktoś się nie nauczy języka, jednak lepiej jest na przykład, no zobaczcie Roberta Lewandowskiego, cały czas gra w Bundeslidze, na pewno łatwiej mu się porozumiewa tutaj z zawodnikami, z mediami i tak dalej. Zobaczcie też na przykład Zbyszka Bońka, który po prostu wyjechał do Włoch i całe tutaj karierę klubową spędził we Włoszech, tak? Więc lepiej po prostu sobie wybrać ten kraj rzeczywiście, nie? W którym przez lata się będzie grało. Według mnie po prostu szkoda, że Stępiński przyszedł do Lecha Poznań, bo na pewno Lech Poznań by świetnie go ukształtował, chociaż Lech Poznań w tym czasie miał już zawodników topowych, tak na przykład tutaj Kownackiego i innych, natomiast na pewno po prostu tutaj mówię liga hiszpańska, portugalska. To by było na tyle, jeśli chodzi o biografię, jeśli chodzi o życiorys Mariusza Stępińskiego. Pozdrawiamy Mariusza, jak ogląda filmik. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napisz też w komentarzu, jaki filmik chciałbyś zobaczyć kolejny na moim kanale, ponieważ ten filmik właśnie został stworzony, nagrany dzięki wam, ponieważ prosiliście mnie właśnie, żebym nagrał biografię, życiorys Mariusza Stępińskiego. Pozdrawiam, trzymajcie się, na razie, cześć!